żyje o Bogu. Jak się studiuje historię narodów, to można się czytaniu tej historii, poznawaniu, zawsze zastanawiać, gdzie w tym był Bóg? Dlaczego tak się stało, jak się stało? Jeżeli Bóg rzeczywiście panuje nad historią i to, co się dzieje z narodami, z krajami, z ludźmi, to, no to gdzieś tam musi być. I widać taką dosyć zależność silną między tym, że jak ludzie szukają Boga, a to jak na tym wychodzą potem. Ostatnio sobie oglądałem film Elizabeth I. I tam przypomniałem sobie to wydarzenie, kiedy w czasach, kiedy Wielka Brytania jeszcze, no cóż, Anglia sama, nie Wielka Brytania, była bardzo, bardzo słabym krajikiem, z bardzo małą armią, flotą, taki naprawdę kiepski, w kiepskiej dosyć kondycji, otoczona potęgami militarnymi, Francją, Hiszpanią, które w którymś momencie zjednoczone przeciwko nim byli. Tam wojny wtedy się toczyły też na tle religijnym bardzo ostro, no bo dla ludzi to było wtedy ważne jakoś. No i był taki moment w historii, kiedy Elizabeth po ścięciu Mary Queen of Scots, jak to się po polsku mówi, no tej takiej katolickiej królowej, co tam knuła, ją w końcu ścieli, Hiszpania wypowiedziała wojnę, korzystając z tego pretekstu, w Wielkiej Brytanii wysłała armadę. To było ponad 100 okrętów. To były potężna flota, największa flota, jaka wtedy była, przeciwko słabej bardzo wtedy Anglii. No i sytuacja wyglądała tak, że działo się to, oni wysłali to w imię obrony katolicyzmu, jedynej prawdziwej wiary i właśnie tych wszystkich związanych z tym rzeczy, które w oczach Boga nie do końca są dobre, jak właśnie kulty, różne obrazy, coś tam. W obronie tego. Wielka Brytania była wtedy jednym z nielicznych krajów protestanckich, które oficjalnie były protestanckie. No i po prostu chciały wrócić do Biblii. No. Na tej zasadzie to było. Bardziej trzymać się Biblii i odciąć się od tych rzeczy, które się narosły. Od tych tradycji, które były antybiblijne. No i ta Anglia, biedna, mała wysepka, stanęła przeciwko całej armadzie i wygrała. Jak to się dzieje, że takie rzeczy się zdarzają? No, właśnie dobre pytanie. To nie jest jedyny przypadek. Jest dużo w historii takich właśnie przypadków, kiedy jakaś mała garstka ludzi, którzy byli bardzo oddani Bogu, szczerze Go szukali gdzieś tam, staje przeciwko armiom i zwyciężają, chociaż to jest niewytłumaczalne właściwie, ale tak się dzieje. No to jest ten moment, kiedy Bóg ingeruje w historię i nagradza tych, którzy Go szukają. Nie było podobnie z historią Stanów Zjednoczonych, że grupa Purytanie, którzy zaczęli budować właśnie od trawy takiej z całe Stany Zjednoczone. Pionierzy osiedlali się już na ziemi i od zera zbudowali najbogatsze państwo na świecie. No to jest tak, że jak ktoś nie wie jeszcze, to mu wyjaśniam, że dzisiaj właśnie w tym momencie Stany Zjednoczone są najbogatszym krajem, jest potem długo, długo nic i dopiero potem cała reszta. Stany Zjednoczone są mniej więcej 3 razy bogatsze od następnego kraju w kolejności. Wciąż. Od czego się to zaczęło? Od grupy jakichś Purytan, którzy szukając Boga wyjechali z Europy i założyli własny kraj, gdzie wszystko było oparte na Biblii i Bogu, i pracy, i sprawiedliwości, czystości, uczciwości. No ale mieli swoje problemy, dużo, dużo mieli, ale najwyraźniej Bóg im niewiarygodnie pobłogosławił w tym wszystkim, w tych ich ideach i w postępowaniu, kiedy Go szukali, i rośli bardzo szybko, wyrośli bardzo i wzrost Bóg dał. No tak wygląda historia. No nie wiem, czy to się da jakoś inaczej wytłumaczyć. Gdyby oni rzeczywiście byli, robili coś złego w oczach Boga, gdyby byli faktycznie takimi heretykami, jak ich oceniano wtedy, nie? Ci heretycy, jacyś amerykańscy. Dlaczego Bóg im pomagał, jeżeli to było takie złe? Dlaczego do dzisiaj tak jest, że im bardziej takie ortodoksyjne, katolickie, prawosławne kraje, tym są biedniejsze i więcej tam problemów, mniej wolności, jakieś takie dziwactwa, a im więcej, no takiego właściwie, nie wiem, im bliżej Biblii ludzie są w jakimś kraju, tym lepiej sobie przędą, no. No nie wiem, no to ja tak widzę historię, może ktoś to inaczej widzi, ale nie wiem, czy to można jakoś inaczej widzieć, no bo chyba tak jest. Wracając do Polski, to co jakieś takie dla nas osobiście, na koniec konkluzja,
z tego, co się stało teraz, z tego właśnie, jak Bóg potraktował Polskę po głowie, by była taka, że naród każdy składa się z indywidualnych ludzi, z jednostek. Nie jest tak, że naród to jest jakiś osobny byt. To jest zupełnie abstrakcyjne pojęcie. Naród tak naprawdę nie istnieje. Istnieją tylko ludzie, którzy mają coś tam wspólnego, bo mieszkają na jednym terenie, mówią tym samym językiem i wszyscy widzieli seksmisję na przykład i to ich łączy. Bóg traktuje ich czasem jako całość, dlatego że oni postępują tak samo, podobnie. Dlatego może Bóg oceniać narody i sądzić, bo to są zbiór ludzi, którzy są bardzo podobni do siebie w postępowaniu. Dlatego Bóg ocenia ich sprawiedliwie. No. Więc widzicie, jeżeli jako zdecydowana większość ludzi w tym kraju postępuje tak, jak postępuje i na przykład ta królowa niebios na przykład jest tak bardzo czczona, a w oczach Boga to jest jak na razie widać złe, no chyba, że to z innego powodu naprawdę Bóg tak męczy tą Polskę, no, nie sądzę, ale okej, zakładając, że moja teoria jest prawdziwa, no to co powinniśmy zrobić? No przestać po prostu, przestać. A nawet jeżeli nie przestać, na moje słowo, bo to głupi pomysł, że ktoś tam powie w jakimś odwyku coś i od razu pyk, zmieniamy, to zacząć szukać samemu, zastanawiać się, co robię źle. Ja sam, nie naród cały, tylko ja, bo to ja jestem też częścią tutaj tego, co się dzieje. Ja. Zawsze kończą się sprawy z narodami. Bóg, który procesuje się z narodem, zawsze kończy sprawę tak. Albo naród wraca do niego i uznaje go za właśnie króla, a nie kogoś innego, albo coś innego, albo pieniądze, albo innych bogów, albo nie wiem. Więc albo naród oddaje cześć Bogu, który stworzył niebo i ziemię, bo to jest jeden taki, to nie ma wielu naprawdę, to jest naprawdę jeden i jeden i tylko jeden. Albo jemu oddaje cześć, więc albo ginie. Jest wszystkie narody, znaczy więcej było narodów na tej ziemi, tych, które istniały i skończyły istnieć, niż te, które istnieją dziś. Że narody się zawsze kończą w którymś tam momencie, ich historia. To nie jest tak, że jakiś wieczny naród, wieczna Trzecia Rzesza, wieczna Polska, nie jest wieczna. Kiedyś się zaczęła i kiedyś się skończy. Może się skończyć, tak, może się skończyć. Już tak było, hej, że nie było Polski. Gdyby się historia trochę inaczej potoczyła, być może Polacy by się zasymilowali z innymi gdzieś tam ludami. Może by zabory się nie skończyły, może by nie było więcej Polski. Może, no co, to jest naprawdę jeden z wielu narodów. To nie jest jakiś centrum wszechświata, pępek świata, tutaj jest stolica Boga i to nie może się skończyć. Może, no właśnie może, jak widać, może się stać tak, że w jednym dniu prezydent zginie z całą armią i już, bo tak Bóg chciał. Więc może z dnia na dzień Bóg może nas wszystkich zabić, załatwić, doprowadzić do ruiny. Możemy zbankrutować z dnia na dzień. Możemy wszystkie pieniądze, które mamy w kieszeni, jutro mogą stracić wartość. To wszystko się może dziać. Tylko dlatego, że Bóg tak chce. Doprowadzi do tego, bo jest sprytny i umie, i potrafi. Ma władzę na tyle, żeby to zrobić. Więc tak się może stać. Należy się tego przestraszyć. To jest bardzo dobra reakcja. Przestraszyć się teraz. I zacząć go szukać. Bo jak mówię, alternatywą jest, są tylko te dwie alternatywy. Albo naród przetrwa i uzna Boga ostatecznie, bo to tam długo trwa, wiadomo, długo, długo. Albo upadnie. Co wtedy, jeżeli upadnie, a ty szukałeś Boga? Ty jeden, a cały naród robił złe rzeczy, a ty jeden byłeś sprawiedliwy? No będzie tak, jak w przypadku Sodomy i Gomory. A, bo tam właśnie była taka sytuacja, że nie znalazło się 10 sprawiedliwych, ale znalazło się jednak paru, tylko mniej niż 10. No i co Bóg zrobił? Zabił całe miasto razem ze sprawiedliwymi, sprawiedliwych z niesprawiedliwymi? Nie, nie zabił. Tą garstkę, która tam była sprawiedliwych, po prostu ostrzegł, kazał im stamtąd wyjść, żeby nie utonęli razem z całym tym okrętem. Porównując to do katastrofy samolotu, ze sprawiedliwymi by było tak jak z tym rabinem, który nie wsiadł, naczelny rabin Polski, który nie wsiadł do tego samolotu, który się rozbił. Była taka, to autentycznie jest, nie wymyślam teraz, w tym samolocie, w którym zginęli prezydent, prezydentowa, dowódcy i tak dalej, miał lecieć też rabin Polski, nie wsiadł do tego samolotu. Dlaczego? Bo przestrzegał szabatu. Nie leciał, bo on powiedział, że on nie lata w szabat i nie wsiadł. I żyje, bo posłuchał Boga.
a inni nie. To jest symboliczne, bardzo, bardzo symboliczne. I tak będzie też ze sprawiedliwymi, którzy będą w niesprawiedliwym otoczeniu, że jeżeli oni posłuchają Boga, to się uratują i uciekną wcześniej, a cały samolot runie. To nie jest dobry pomysł też dlatego, żeby stawiać patriotyzm ponad Bogiem,